Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji przedmeczowej przed naszą konfrontacją z zespołem z Lokerem. Ze mną trener pierwszego zespołu Henning Berg oraz nasz zawodnik Jakub Kosecki. Bardzo prosimy o zadawanie pytań. Konrad Fischer, Sport.pl. Kuba, pytanie do Ciebie. Wszyscy pamiętamy, jak to było dokładnie przed rokiem w Lidze Europejskiej, jak ta gra Legii wyglądała. Powiedz, jakie wnioski wyciągnęła drużyna w porównaniu do zeszłego roku i co zrobić, aby w tym roku ten wynik w Lidze Europy był lepszy? Dobry wieczór jeszcze raz. Po polsku? Tak. To dobrze. A więc tak, no tak, nasza poprzednia próba osiągnięcia jak najlepszego rezultatu w Lidze Europejskiej była dość mizerna. Skończyło się na 3 punktach, ale wydaje mi się, że nie graliśmy słabego futbolu. Mieliśmy naprawdę w takich momentach, gdzie było tych dużo kontuzji, gdzie trener nie mógł skorzystać z kluczowych zawodników. Pokazywaliśmy naprawdę fajny futbol. Brakowało szczęścia, brakowało bramek, a co za tym idzie, brakowało punktów. W pewnym momencie staliśmy się w Polsce pośmiewiskiem, bardzo bolała nas ta krytyka. Także w tym roku nie chcemy do tego samego dopuścić. Gramy lepszy futbol. Trenerzy doskonale nas mobilizują i ustawiają nas na boisku i pomagają nam w znakomity sposób. Także jestem przekonany, że mamy bardzo dużo szans, aby znaleźć się, może powiem bardzo nieskromnie, ale w finale Ligi Europejskiej, bo pokazaliśmy to nieraz w meczu czy z Celticiem, czy też z Aktobę, że rzeczywiście potrafimy grać w piłkę. Kolejne pytanie. Pytanie do trenera. Aha, po angielsku, tak? Jeżeli jest to możliwe, to bardzo proszę. Coach, we're thinking then the European Cup, it is a prestigious tournament. Thinking about the rivals in the group stage, are you keen to, another question, you think you wanted to play with so much better teams, or are you thinking more about the qualifier to another round? Well, I think these teams are good. Yeah, but they're much better. Well, Trabzonspor is have some very, very good players, a lot of money. Can buy whatever, many good players. Metalist has played in Europe for many years, were first seeded in the group. And Lokeren is a team from a country which has been the best in Europe the last 7-8 years to develop players. And you see the national team for Belgium is a very, very good team. So they have a good, the last 7-8 years, they've been fantastic and they changed the way they do their football and training and inside the country. So it will be a good test for us against Lokeren tomorrow because they are a good team. They beat Hull from Premier League. And Premier League, they bought players for £10 million in the summer, even though they couldn't play against Lokeren, but it's a Premier League team. They got a lot of money. They got a good players. And Lokeren beat them. I think Lokeren is better than Celtic. They play better together as a team because they've been playing longer together with the same coach and with the same players. And it will be a good test for us. At the same time, we are in a good form ourselves. We have a good team, good squad. And we really look forward to this game because everybody wants to play in big games. And for us, this is a big game. Tutaj pan zapytał, czy ważniejsze było dla nas, czy jesteśmy zadowoleni z tego, że trafiliśmy na słabsze zespoły i lepiej jest dla nas, żeby awansować do kolejnej rundy, czy wolelibyśmy się zmierzyć z trudniejszymi zawodnikami. Trener tutaj scharakteryzował poszczególne drużyny, przyznał, że drużyna Trabzonsporu jest to naprawdę dobry zespół, który ma dużo pieniędzy i może sobie pozwolić na dobre transfery. Metalist oczywiście był w pierwszym koszyku, wiele lat zdobywał to doświadczenie w Europie. Drużyna z Lokeren również reprezentuje Ligę Belgijską. Piłka belgijska przez ostatnie 7-8 lat naprawdę bardzo się rozwinęła, o czym świadczy na przykład siła ich reprezentacji.
będzie to dla nas bardzo dobry test. Trener tutaj również powiedział, że Lokeren na pewno jest lepszą drużyną według niego niż Celtic Glasgow. Grają już długo z tym samym trenerem, z tymi samymi zawodnikami, więc stanowią zgrany zespół. Natomiast oczywiście my również jesteśmy w dobrej formie, mamy bardzo dobrych zawodników. Dla nas jest to wielka gra, której nie możemy się doczekać i każdy zawodnik oczekuje właśnie takich meczów. Kolejne pytanie? Proszę. Filip Adamus, Canal Plus Sport. Coach, a question about your biggest weapon lately, Tomasz Brzyski and his crosses, assists. Are you working a lot on it as a team or with him individually? I think Tomek has always had a very, very good delivery. He's got a fantastic left foot and before we came as coaches, he had many assists. That is good for the team and for us. And of course, set pieces is something we work on, as many of the other parts of the game. But it's good to see that his delivery is good, and it's good to see that we actually score more goals from the corners and set pieces now, because set pieces is also a big, big part of the game. So I'm very happy for Dosa to score those two goals. And even against Pod, we scored one goal with a header with Orlando. It's a great header, and we had maybe three or four other chances we could have scored. Normally we would score. So it's good for us that we are strong in those areas as well. Tutaj pytanie dotyczyło Tomka Brzyskiego, który stanowi teraz naszą silną broń, amunicję. I czy pracujemy bardziej indywidualnie z tym zawodnikiem, czy zespołowo? Trener przyznał, że rzeczywiście Tomek charakteryzuje się bardzo dobrym podaniem, ma świetną lewą nogę i posiadanie takiego zawodnika jest naprawdę świetną sprawą dla naszej drużyny. Oczywiście istnieją detale, nad którymi staramy się przez cały czas pracować. Detale również są bardzo ważne w całym meczu. Trener cieszy się, że Dosa Dziury miał okazję wykorzystać te szanse wykreowane przez Tomka Brzyskiego. Coach, 11 goals and 11 assists, that's Hans van Aken's record from last season. He's probably the best player from Lokeren. What do you know about him and what's your plan to stop him? That's my first question. And my second question is, what do you know about Lokeren generally? Well, of course, we made sure that we do our research and we've seen Lokeren play a few games and have people working on it. We have seen it, and of course, the players will know more about it later today. They're a good team, and he's an important player for them. He's a playmaker and a goal scorer. But overall, I would say that they are more of a team. Team play is the most important, the way they play offensive football, the way they possession, the way they keep the ball, the way they make the rotations in midfield, and always have players available to be on the ball. So they're a good passing team, good footballing team, and it looks like a team who's been playing together for a while with them because of the movement they do, and you can see that they know how to play together. So it will be a good test for us, and but that is what you expect when you play in Europe. Good teams, tactically organized and with good individual players, that is super for us to play against. And we want to play ourselves and hopefully being able to play some good football, score goals and look forward to the games. That's for us is always the main focus. And then we also know we have to do everything we can to make sure they don't get too many chances. Tutaj pytanie dotyczyło najsilniejszego zawodnika, najbardziej cennego zawodnika zespołu z Lokeren, który zdobył 11 goli i zliczył 11 asyst. I pytanie dotyczyło również całego zespołu z Lokeren. Trener przyznał, że rzeczywiście jest to naprawdę dobra europejska drużyna. Może podsumować ją na tyle, że prezentują zespołowy futbol pomimo wszelkich rotacji, prezentują dobrą piłkę nożną, wyglądają jakby grali ze sobą naprawdę od zawsze, bez względu właśnie na rotacje, ale tego powinniśmy oczekiwać w Europie, ponieważ to również pozwoli nam prezentować lepszą piłkę nożną. Chcielibyśmy zrealizować oczywiście swoje założenia taktyczne, i dla nas jest to naprawdę świetna sprawa, żeby spotkać się z takim zespołem.
Czy są jeszcze jakieś pytania?